Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać świetny zapach na ciepłe dni marki Imaginary Authors. To jest niszowa marka perfumeryjna, która już się pojawiała na moim kanale i która na moim kanale pojawiać się będzie jeszcze z pewnością nie raz, ponieważ bardzo cenię tę kompozycję. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na zapachu, który jest właśnie idealny na ten letni czas, ponieważ ma on w sobie takie nuty, które po prostu w ciepłe dni dodadzą nam energii, poprawią nam nastrój, orzeźwią nas, ale w taki nie do końca klasyczny sposób. Chociaż jest to zapach z takim właśnie lekko cytrusowym zacięciem, to różni się on dosyć mocno od wielu takich klasycznych cytrusowych kompozycji. Zacznę od tego, że jest to ta marka perfum, której oprawa graficzna, jak również cały marketing wokół powstania kompozycji nawiązuje do książek, wymyślonych autorów książek i ich opowieści. Opakowanie wygląda jak książka. Z przodu mamy tutaj napis Sun Drunk, czyli nazwę perfum i obrazki, które nawiązują do tego zapachu i klimatu powstania i tak dalej. Tutaj z tyłu również mamy obrazki pana surfującego na fali i kilka takich podstawowych, najważniejszych nut tego zapachu, czyli neroli, rabarbar i pierwszy pocałunek. Charakterystyczne dla kompozycji tej marki jest to, że dodawane są tutaj takie abstrakcyjne, sentymentalne nuty. Wszystkie zapachy w marce Imaginary Authors są tworzone przez perfumerza Josha Mayera i nie inaczej jest również w tym przypadku. Otwieramy pudełeczko i w środku mamy flakon. Tutaj miejsce jest puste, ponieważ tutaj była próbka, którą ja wyciągnęłam. Flakon wygląda w taki sposób. Mamy z przodu śliczny obrazek. Ryby, słońce, morze, surfera na fali, taki klimat gorący, klimat plaży, morza, piasku. Z tyłu mamy nuty zapachowe, czyli neroli, rabarbar, hibiskus, tak? Honeysuckle to jest hibiskus czy wiciokrzew. Honeysuckle to jest albo hibiskus, albo wiciokrzew. Chyba wiciokrzew. Wiciokrzew to jest chyba, ale kurczę, no zapomniałam. Honeysuckle. W każdym razie jeszcze rosłoty, woda różana, orange zest, first kiss. No to wiadomo, pierwszy pocałunek, tak jak powiedziałam wcześniej. I tutaj też mamy. Tak jak podaje Fragrantica, pomarańcza, rabarbar, neroli, hibiskus, wiciokrzew, woda różana, pierwszy pocałunek, czyli mniej więcej to samo. I to, co jest charakterystyczne dla tych kompozycji, to jest to, że mają one nawiązywać do książek, mają one nawiązywać do opowieści i do każdego zapachu jest stworzona taka opowieść. I w tym przypadku również jest nie inaczej. Przeczytam Wam treść tego opowiadania, które jest przypisane właśnie do zapachu Sun Drunk. I tutaj mamy następujące opowiadanie. W momencie, kiedy Clementine ugrzęzła w śniegu po kolana, powiedziała sobie nigdy więcej. Kiedy w końcu opuściła swoją rodzinną wioskę Montana, nie mając żadnego planu poza tym, żeby podążać za zachodzącym słońcem, budziła się każdego ranka, kierując swoje policzki w stronę ciepłych promieni słońca. Marzyła o Denisie Wilsonie, lizała push-popsy i jeździła kabrioletami. Jej podróż to tysiące mil i pierwszy w życiu raz nad oceanem. Zanim lato rozwinęło się wtedy, gdy została na zapuszczonym kampingu ze swoim nowo poznanym
nowo poznanymi przyjaciółmi ze wzgórz Topanga w Kalifornii, dopiero wtedy uświadomiła sobie, że to tak naprawdę początek jej przygody. Kiedy stosować? Mamy tutaj taką radę. Oczywistym jest, aby zanurzyć się w tym zapachu w samym środku lata, pozwalając mu wymazać wszystkie zmartwienia. Mniej oczywistym sposobem to dawkowanie go podczas ponurych miesięcy. I mamy jeszcze tutaj taki cytat. Zamroczeni rozgrzanymi... jejciu, coś tutaj poplątałam. Zamroczeni i rozgrzani słońcem dzieliliśmy się pomarańczowymi lodami na patyku i obserwowaliśmy ostatnie w tym dniu podrygi surferów. I słuchajcie, ten zapach jest dla mnie o tyle wyjątkowy, że ma on dla mnie bardzo taką sentymentalną wartość, bo ja pierwszy raz testowałam go, widzę tutaj na filmie, że guzik mi się rozpiął, testowałam go pierwszy raz będąc, niesamowity jest ten zapach. Wiecie, niszowe perfumy, wiecie czym mnie zaskakują? Że potrafią tematy, które są gdzieś tam już poruszane tysiące razy na przestrzeni lat, i perfumy cytrusowe, wydawałoby się, że co więcej może być w takich perfumach cytrusowych, to kurczę, taka marka potrafi nam przedstawić taką kompozycję, gdzie wszystko podane jest tak świeżo i tak świeżo w sensie świeżej idei, że jest to takie po prostu unikatowe, że jest piękne, że poznajemy coś nowego, że nie mamy poczucia, że psujemy z czymś wtórnym. I tak jest w tym przypadku. I zapach ma w sobie i rzeźkość, i słodycz, czyli taką owocową, naprawdę fajną, tropikalną nutę, która łączy ze sobą właśnie taką smakowitą słodycz z takim kwaskowatym czymś. I to jest niezwykle fajne. Neroli też, które tutaj jest, ono też nie jest takie oczywiste i bezpośrednie, jak często w kompozycjach, w których jest neroli, to często neroli ma to do siebie, że dominuje, że przygasza wszystkie inne rzeczy, tutaj nie. Tutaj mamy przede wszystkim słodki taki pomarańcz z goryczką tego rabarbaru, z czymś kwaskowatym, coś takiego niesamowicie, że chcielibyśmy się tego napić dosłownie. I to, co zaczęłam i nie skończyłam przed chwilą mówić, to z czym mi się ten zapach kojarzy. Ja testowałam te perfumy w 2019 roku, kiedy byłam nad morzem w polskiej miejscowości, która nazywa się Piaski. Tam jest taka plaża, bardzo charakterystyczna, i jest to plaża mało uczęszczana. Jest tam niezwykle zimna woda. Jest tam dosyć głęboko już przy plaży. Woda jest naprawdę bardzo zimna. Tam jest taka woda, że kiedy jest totalny upał, że dosłownie schodzi nam skóra od razu po wyjściu z domu, to tam w Piaskach na plaży, jak włożymy nogę do wody, to po prostu od razu boli nas kość, bo zimno jest tak intensywne, że od razu powoduje ból po prostu kości i stawów i w ogóle. Więc jest to naprawdę lodowata woda. Piasek jest tam niezwykle czysty, jest go mnóstwo, jest go dużo, dlatego że przez to, że plaża w Piaskach jest mało uczęszczana, to jest ona po prostu nieudeptana, niewychodzona. Z piasku są na plaży wydmy, piasek jest głęboki, można się w nim zatopić, nie ma tam ludzi. Ja tam byłam w okresie takim, gdzie było naprawdę bardzo gorąco i pamiętam taki dzień, kiedy poszłam sobie właśnie na tą plażę, położyłam się na tym piasku, było niesamowicie gorąco, naprawdę było tak gorąco, że dosłownie po prostu zmysły odejmowało wtedy, pamiętam ten dzień i miałam na sobie te perfumy. Wtedy aplikowałam je bardzo delikatnie, no bo to był gorący dzień, więc oczywiście nie przesadzałam, tylko po prostu chciałam gdzieś tam mieć obok siebie jakiś delikatny zapach. Zabrałam ze sobą próbeczkę malutką, piknęłam się gdzieś tam, żeby mieć ze sobą ten taki słodko-rzeźko energetyzujący aromat. I leżałam sobie po prostu na tym piasku, patrzyłam na te fale i
po prostu jakby zatapiałam się w tym zapachu i naprawdę było to dla mnie wtedy takie doświadczenie nie tylko relaksujące, ale też takie wyjątkowe, przez to, że byłam tam jakby sama i ta samotność i tą bliskość z tą naturą mnie nigdzie tam nie zaburzona przez obecność innych ludzi, spowodowała, że to doświadczenie zapadło w mojej pamięci jako taki symbol takiej idealnej, no takiej idealnej, dzikiej plaży, takiej, wiecie, takiej, na której nie ma ludzi, na której nie ma tych śladów ludzkich, tych oznak jakby tych ludzi. Tylko wszystko jest takie naturalne, nietknięte, dzikie i faktycznie i niebezpieczne też oczywiście. I tutaj faktycznie ten zapach mi się z tym już zawsze będzie kojarzył. A biorąc pod uwagę fakt, że jego oprawa graficzna no jest przepiękna i klimatyczna i te ryby pływające pod wodą i to słońce, które emanuje po prostu swoimi promieniami na wszystko po prostu, bo to jest pokazane w taki sposób, jakby to słońce było takie mocarne, takie docierające wszędzie, wszechobecne. I bardzo ważne jakby w tym obrazie, to mamy zdecydowanie tutaj taki klimat bardzo, powiedziałabym, że lekko transowy, bo jednak ten gorąc, ta plaża mają taki troszeczkę charakter, przynajmniej mi się to tak kojarzy. I ten zapach jest zdecydowanie propozycją dla tych osób, które poszukują zapachów z nutą rabarbaru i które poszukują takich kompozycji letnich, ale troszkę bardziej rozbudowanych, nie takich prostych cytrusowych herbacianów typu zielona herbata i tak dalej, tylko czegoś bardziej takiego głębszego, bogatszego w nuty zapachowe, czegoś nietypowego i czegoś po prostu unikatowego, letniego, cytrusowego, świeżego, ale unikatowego. I ta kompozycja właśnie taka jest, ponieważ już pomijając fakt, że marka Imaginary Autos ma, jeśli chodzi o zapachy, swój taki niepowtarzalny styl i ma pewien taki niuans, który powoduje, że te zapachy, pomimo tego, że każdy jest inny, to łączy je pewien taki dziwny niuans, ciężko określony, który po prostu powoduje, że one mają taki retro, troszeczkę akord, klimat fajny. To już pomijając to, to jest to po prostu zapach, który ma w sobie coś takiego bardzo upojnego i przyciągającego. Ma on w sobie taką owocową słodycz, takiej bardzo dojrzałej nektarynki i skórki takiej pomarańczowej, ale takiego pomarańcza, który jest właściwie to może soku pomarańczowego, ale takiego pomarańcza, wiecie, nie bardzo kwaśnego, tylko takiego lekko słodkawego. I właśnie ten rabarbar też nadaje tutaj takiej lekko, nie warzywnej w tym przypadku, ale lekko takiej goryczkowej kwaskowatości, co powoduje, że zapach przez to nabiera wytrawności, ale jest bardziej taki w słodką stronę. Ale w słodką w sposób oczywiście bardzo energetyczny i rzeźki. No jest niesamowity, jest naprawdę zaskakujący i ja dostrzegam w tym zapachu naprawdę wiele cech, które powodują, że ten zapach wznosi się ponad wiele innych cytrusowych kompozycji. I nawet jeżeli gdzieś przeczytacie kiedyś taką informację, że a co tam cytrusowy sandrang, takie zwykłe cytrusy na lato. Nie wierzcie, może ktoś po prostu tak nie testował za bardzo, może powierzchownie, może miał zatkany nos, cokolwiek, wszystko jedno. Spróbujcie sami, dajcie im szansę, wąchajcie się w nie, poczujcie ich klimat, dostrzeżecie, że one są naprawdę unikatowe. Bo nuty są przepięknie tutaj podane, wyczuwalne, mają w sobie
i słodycz, i gorycz, i kwaskowatość. To też ma wiele twarzy, to się zmienia podczas noszenia. Są to perfumy, które z jednej strony mają taki dosyć bogaty skład jak na letniego świeżaka, ale świetnie się eksponują w wysokich temperaturach i w przeciwieństwie do wielu kompozycji o charakterze cytrusowym, w wysokiej temperaturze nie ulegają temu efektowi takiego kwaśnienia zapachu, jak to czasami bywa. Ja kiedyś w przeszłości bardzo lubiłam takie perfumy, które się nazywały Love Love. I myślę, że znacie taki flakon z takim pomarańczowym korkiem, z takim jakby takim abstrakcyjnym kształtem i kolorowy flakon z niebieskim spodem. Bardzo popularny zapach, wielu osobom się podoba, bardzo świeży i tak dalej, natomiast w wysokich temperaturach, teoretycznie dedykowany na lato, a w wysokich temperaturach potrafił kwaśnić i dawać taki nieprzyjemny fizjologiczny zapach. Natomiast tutaj tego na pewno nie ma i tu z pewnością nie będzie takich w ciepłych temperaturach efektów kwaśnienia tych cytrusowych olejków. Myślę, że to jest zasługa też zbudowania tego akordu gdzieś tam fluktuującego między goryczką a słodyczą, a pewną taką realistyczną nutą warzywną. No jest to coś bardzo fajnego. Jest to coś, co daje nam taką perspektywę, że będziemy mogli sobie te perfumy obserwować w ciągu dnia. Ja zdecydowanie ze swojej strony bardzo polecam ten zapach i dla fanów niszy, i dla fanów perfum mainstreamowych, żeby sobie sprawdzić ten zapach, ponieważ to jest jeden z takich niszowych zapachów, które mogą być gdzieś tam dobre na początek przygody z niszą, bo nie są aż takie, wiecie, szokujące, takie kontrowersyjne. Jeżeli ktoś się boi niszy, a z jednej strony coś go ciągnie w tym kierunku, to warto sobie sprawdzić to i może właśnie na początek swojej przygody coś takiego spróbować, bo na pewno będzie to doświadczenie z obcowaniem z bardzo wysokiej jakości składnikami, które dadzą nam dużo satysfakcji. Czyli Sundrunk Imaginary Outdoors, bardzo polecam. Zapraszam do komentowania. Jestem ciekawa, czy znacie, czy używacie tego zapachu i jakie lubicie perfumy latem. Zapraszam również na mój Instagram, którego nazwę podam w opisie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam oczywiście na kolejne perfumowe opowieści. Pa, pa!